gives me chills every time. Welcome to your new home. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w The Callisto Protocol. Moi drodzy, w poprzednim odcinku dzieje się. Mieliśmy spotkanie z kapitanem, z przemienionym kapitanem, który trzeba przyznać, no jest kozacko silny i szybki. I walka z nim nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest spoko. Ponadto Dani została zainfekowana. No i tu pojawiają się schody. Zostaliśmy również złapani przez roboty, które wrzuciły przynajmniej Jacoba, jak już wiemy, do naszej celi. Tam, gdzie gra w pewnym sensie, można powiedzieć, prawie że się zaczęła. No, wróciliśmy do początku, ale skontaktowała się z nami pani doktor Meller i twierdzi, że ma Dani u siebie i że może jej pomóc. Tak więc ufać jej na pewno nie będziemy. Ale coś zrobić trzeba, gdzieś trzeba się udać, także lećmy. Pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do The Callisto Protocol. Tak jak wspominałem, dr Meller twierdzi, że może uratować Dani, więc moi drodzy, idźmy to sprawdzić. To chyba w celi jednej ktoś jest i żyga. Popatrzmy na niego. Zobaczcie, on wcale nie jest jakiś taki, powiedziałbym, wielce chętny do tego, żeby nas zaatakować przez te kraty. Dobra, chyba jednak nie w tę stronę. Idziemy w drugą. No cudownie. Szkoda, że nie powiedziałaś mi, co jest za tym przejściem. Aha, na razie nic. Dziwne. Powiedziałbym nawet, że bardzo dziwne. O, ten to miał urwanie głowy. Dobra, jest jakaś znajdźka. Podejrzewam, że tutaj będą medy. Aha! No i zajebiście. Takie znajdźki to my uwielbiamy, nie? Dupę se wsadź taką znajdźkę. Ja myślałem, że tu będą medy, że coś tam, a tu... Znaczy coś tam było, nie? Co prawda nie były to medy, ale było coś tam. Okej, coś tu się... Chyba coś się wam popsuło, bo iskry lecą. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Tu mamy drukarkę do sprzedania. Dodajemy, jak leci. Dobra, zobaczmy, co możemy teraz sobie kupić. Bo mamy troszeczkę pieniądzka. Za 1200 ulepszenie stabilności. Co możemy kupić? Ulepszenie amunicji wybuchowej. To nie. Tutaj. To. I tu za 500. Dobra. Executing. Cycle complete. Dobra, teraz potrzeba 1500. Wiecie co, ja sobie wydrukuję taką zabawkę. Przynajmniej jedną warto mieć, nie? Bo to jest
zrobione na takiej zasadzie, że nie ma co kombinować. Dobra, proszę mnie tutaj pokazać. Przeładujmy. Ja pierdzielę, tyle kasy tylko na 5 nabojów więcej. Powiem wam szczerze, że to jest trochę słabe, nie? Dobra, my sobie zmienimy na takie te nasze szoguny, które lubimy. O! My mieliśmy. Nie wiem skąd, ale kiedyś zebraliśmy. Dobra, ale i tak tutaj sobie pójdźmy. No właśnie, bo jak dobrze wiemy, tutaj są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. No i fajnie, bo zdrowie mamy teraz w pełni. O, tu są jeszcze jakieś fanty. No proszę. Kurde. Tej amunicji nam trochę dali, więc może lepiej. Okej. Coś się tu pojawiło. Nie wiem, co to jest. Jest duże, brzydkie. I nie możemy w to trafić z tego miejsca. Znowu wy... Serio? To była jakaś plantacja bliźniaków siamskich, czy co? Pierdziele. Nie trafię, no. Dobra. Do widzenia. No dobrze, ta drukarka na pewno nam się przyda. Pytanie tylko, czy coś jeszcze nam się tu nie pojawi? Dobra, mamy całe 3 naboje. Nie, no jest świetnie, nie powiem. Powiem szczerze, że bliźniaka się tu nie spodziewałem. Ale całe szczęście, że nie było tutaj żadnego z jego kolegów. O, i proszę, tu jest jakiś med jeszcze, który możemy sobie troszeczkę użyć. Coś jeszcze gdzieś tu jest? Nie, tam już jest pusto, wszystko wzięliśmy. No okej, ogólnie jest fajnie. Czekaj, tu mamy właśnie teraz coś do sprzedania dzięki naszemu koledze, którego pokonaliśmy, czyli mamy 1000. Zobaczmy, co możemy sobie teraz ulepszyć. Na pewno w rączce możemy. Ulepszenie energii, zwiększa maksymalną pojemność energii. Tu mamy ulepszenie stabilności. Tutaj 1500. Paczek nam mało brakuje. No dobra, to może tu sobie zróbmy tę stabilność. My i tak lubimy tej broni używać. No dobra, i to by było na tyle. Mhm.
co my tu mamy? A, siema. No ale naprawdę. Żebyśmy my tutaj znaleźli jakieś medy typu tego wstrzykiwania. To nie ma. Nic się nie pojawia. Drukarka. Wracam. Wracam i sprzedaję od razu. Nie ma na co czekać. 1200, proszę mi tu od razu powiedzieć. Pięknie. Zwiększenie uszkodzeń od pocisków Magnum. To jest Magnum. Amunicja grupowana. Modyfikuje tę broń tak, aby wystrzeliwała grupę pocisków kierunkowych w pobliskich wrogów. Oho. No dobra, działamy. No dobra, wygląda ładnie. Ale najważniejsze jest to, jak to się będzie prezentowało. Nie zwiększa potencjał obrażeń powodowanych przez broń poprzez dodatkowy materiał pędny we wszystkich rodzajach amunicji. Okej. Dobrze, że nie srakopędny, no. I co? I to kolega z... Ale mnie wystraszył, no szkur! Debele. W końcu wiadomość bezpośrednio do nas. Muszę przyznać, że miło. Miło, że w ogóle zna nasze imię, a nie tylko numer. No dobra, ten zaczął warczeć. Przemieni się? Chyba nie. A czemu tutaj mamy ten... Aha, bo tutaj jest cela i oni... Ale dziadostwo! I zawsze siedział jakiś gość i obserwował. I wszystkie zachowania, wszystko, i pisał raporty. Ale nudna robota. W życiu bym takiej nie chciał. Oj, proszę, tu jest ten jeden powykrzywiany. My możemy go... A nie możemy. Taki bóg troszeczkę. Który niby nam na coś pozwala, a tak naprawdę nie pozwala nam na nic. Przegiąłeś pałę, ziom. Okej. To nie tak miało być. No chodź. Taki jesteś kozak, Tomasz. Pierdziel, no. We dwóch wyskoczą na jednego i zadowoleni. A ja teraz przez was muszę się leczyć jedynym leczeniem, jakie w ogóle przy sobie mam. Albo powiem więcej, jedynym leczeniem, jakie przy sobie miałem. Dobra, zobaczmy, tu jest jeszcze jakieś audio. Ciekawe, czyje. Doktor Tala Ismene. Proszę, pani doktor, niech nam pani wyjaśni, co tu pani ciekawego zobaczyła.
Doktor Tala-Ismene. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad zaburzeniami behawioralnymi, doktor Ismene może zapewnić cenny wgląd w to, jaki jest wpływ na stan psychiczny badanych, podczas gdy doktor Mahler śledzi zmiany fizjologiczne. Ma to kluczowe znaczenie dla reaktywowanego programu badawczego, jeśli mamy powtórzyć obiekt zero. Okej, okay, zobaczmy, co nam powiedziała. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics, most notably an enhanced will to survive. Recommend extraction and induction into the program. No dobra, jest ciekawie. Aczkolwiek te eksperymenty fajne nie były. Ale tu muszę przyznać, kto robi takie słabe zabezpieczenia? Ty no weźmiesz tylko tasiemkę, przetniesz i już jest wszystko fajnie, nie? No nie, no znowu. Nic nie zostało po tej blamce. A szkoda. Dobra. Teraz robimy tak, że... Bo wszystkie bronie musimy mieć przeładowane, nie? Bo to nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Nigdy nie wiadomo, co tam leży na stole. A skoro tego nie wiemy, to lepiej być przygotowanym. No więc właśnie. Pierdziele, jeszcze jeden? Jak śmiesz, bandyto! A masz dziadu, ty wstrętny dziadu. No co za... Ja mówiłem, ja byłem pewny, że to wstanie, nie? Jedyne, czego nie byłem pewny, to czy to wstanie od razu, czy nie? Okej. A poszedł on mnie. Będzie mnie tu irytował. Najbardziej, co mnie irytuje w tych miejscach, to co muszę przyznać, że oni często się zdarza, że wyskakują sobie gdzieś z tyłu. Gdzieś jakby zza pleców, nie? Potem jest problem. I potem jest cholera problem. No więc właśnie. Dobra, tym razem się udało, że nie wyskoczył zza pleców. O, ty dziadu, ty! Puszczaj, mówię! Oh.
Ładnie to tak. W ogóle my musimy zobaczyć... Dobra, nie, no jeszcze jest spoko. Aha, już jestem blisko. Ciekawe czego? Chyba zawału. Że oni wstaną. Że oni wstaną na stówę. Po cholerę te ceregiele. Nie rozumiem tego. Dobra, jak strzelę w niego? Aha. Jak strzelę, to już nie wstanie, bo nie ma nóg. No, cześć. Okej. Kostnica. Pięknie. Dobra, zabieramy medy. Skoro one są już tutaj teraz tak rzadko, to trzeba brać dosłownie wszystko, co dają. Konwerter energii, tak, to się nam też przyda. I to bardzo. A co spotkamy w kostnicy? Czy na pewno coś spotkamy, bo inaczej tutaj by tych szpikulców nie było. No gim! No dobra. Aha. Wiesz ty co? Mamy jeszcze tak straszyć? Nie, dobra, tu mamy wszystko na maksa. Kurde, za to znowu tego życia nie mamy na maksa. No mamy jedno, no nic, trudno, no musimy tego użyć, no. Lepiej użyć, niż później żałować. Bo zginiemy 10 razy, czy coś. Ja pierdzielę. Czy wiecie co, tutaj... To miejsce jest akurat takie, powiedziałbym, średnio straszne. Ze względu na to... No właśnie, ze względu na to, że tutaj... Ta lokacja, ona głównie stoi takimi jumpscarami, nie? Czyli nie ma tutaj na przykład, nie wiem, akcji typu, że straszymy cię klimatem, straszymy cię zaszczuciem, czy coś takiego. To oni głównie i tak straszą nas. O, o. Czyli my już tędy nie wrócimy. Aleście mnie zrobili w balona. Okej. Okay. Serio? Okej.
Masz ty, dziadu, wstrętny ty. Proszę bardzo, masz. Żrej gruz. Ja pierdzielę, to co to ma być? Tu mi wyskakuje jeden, tu drugi. Dobra. Znaczy no w sumie nie do końca dobra, no ale... Wiedziałem, no. What the fuck? Czyżby to był jakiś bug? Taki dziwny trochę. Aha, no i właśnie, gdybyśmy nie mieli tutaj bateryjki wziętej nieco wcześniej, to podejrzewam, żebyśmy mogli sobie narobić w gaciory i nic więcej. Dobra. Ale o co chodzi? Szafkę mogłem otworzyć, a w szafce nic nie ma? To jest nie fair. Serio, to jest gra nie fair. Czy my możemy tutaj coś sprzedać? Czy my mamy coś na sprzedaż? Mamy... Tak. To mamy. I to wszystko. Nic więcej. Dobrze, czy my jesteśmy w stanie coś sobie za to kupić? No nie. W sumie chyba tylko to leczenie, ale... Ale taka opcja nie bardzo nas w tym momencie obchodzi. Dobra, idziemy dalej. No co zrobimy, jak nic nie zrobimy? Gra laguje, coś się wczytało. Okej. No wiesz ty co? No i właśnie, teraz już jesteśmy na takim etapie gry, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy skrzynię w ogóle warto jest otwierać, nie? Nie no, tak być nie może, no. No dobra, to trochę wygląda jak laboratorium, nawet podobne do tego, w którym już byliśmy chyba trochę wcześniej. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tutaj może czekać nas trochę grubsza przeprawa. W związku z powyższym, ja myślę, że ja jednak wydam tutaj troszeczkę pieniążka. Dobra. Konkretnie na to. No skoro już nie otrzymujemy takiego wsparcia medycznego, no to trzeba je sobie samemu zapewnić. Tak mi się wydaje. Dobra, tu przez szybę nie przejdziemy. Dobra. Jest reload. Sprawdzamy, co mamy, ile czego. Bo to wbrew pozorom są teraz bardzo ważne informacje. Dobra. Tu mamy dosyć sporo i możemy spróbować tych wybuchowych, jak to działa na wrogach. Tylko, że pytanie, czy to są te drogi, na których warto
testować takie rzeczy. No dobra, tutaj jest akcja taka sama, jaka była wcześniej. Długi korytarz. Pełno miejsc na zabicie wrogów. W różne sposoby. Tu proszę ciebie. Okej. To chyba nie tak miało być. Nie, no dobra, nie głupim jest tutaj przeskoczenie. Poczekanie aż on wróci. Czyli mamy zaciukanego szefa wszystkich szefów. Oni cały czas łażą z jakimiś drukarkami. Dobra, no podejrzewam, że na wyższych poziomach trudności tych stworów jest o wiele więcej. I są nieco trudniejsze do zabicia. Tak patrzę tylko, czy tu czegoś nie ma do podniesienia, ale chyba nie. Nic nie było wcześniej takiego widać. W ogóle stąd nasz kolega przyszedł. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Oby były w niej jakieś medy. Dobra, nie mam pytań. Nie mam cholera pytań. Tak się nie robi. Dobra, czy to wygląda nam na kolejną serwerownię? Czy na jakąś pułapkę, czy coś? Nie wiem. Ale sprawdzimy to w następnym odcinku. Także, moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! Welcome to your new home.